Witajcie, kanał Prowadzi Mnie Jezus, Robert Skasa i dziś wspaniali moi goście. Janek Sobielewski, cześć, Andrzej Kocuba, cześć. Witam serdecznie, cześć. Twórcy filmu, który teraz jest w kinach, powołany dwa i powołany jeden wcześniej, który był jest na YouTubie. Jest. Obejrzało go kilka milionów ludzi i ten nowy już też podbija kina. Publika, po prostu słyszę po kinach, że brakuje miejsc, że dodają nowe sale. Ale ja bym chciał zacząć od tego, jak to się stało, że w ogóle wierzycie, że chcecie mówić o Bogu. Rozumiem, że to jakiś proces był w przypadku każdego z was, ale jakbyście się podzielili tym najpierw, a potem dojdziemy do filmu. Filmów. Tak, ja myślę, że tutaj ja też dużo zasługuję, znaczy w tej mojej drodze na dużo, dużo zasługuje moja rodzina, która wspierała mnie w tym, żeby jednakowoż wierzę się kształtować. Byłem w ruchu Światło Życie w Oazie Michalickiej. I to myślę, że to był taki dosyć istotny element podczas tych moich różnych rozterek życiowych i takiej szarpaniny, bo różnych rzeczy, że tak powiem, w życiu próbowałem. Byłem związany ze sportem, z różnymi tam takimi pasjami, z teatrem. I myślę, że każda ta przestrzeń troszeczkę moje serce zagospodarowywała. Nawet do takich poziomów, że na tą wiarę było tam niewiele przestrzeni. Ja pamiętam, że byłem tak związany, na tyle byłem związany ze sportem, z kulturystyką, takim troszeczkę moim reliktem przeszłości, bo w tym momencie już tutaj mniej tak reprezentuję ten... Niektórzy się dziwią, gdzie ty, kulturystyka, 100 kilo, ale faktycznie byłem dosyć mocno w tym zakorzeniony, że i tak naprawdę przypominam sobie, że nigdy nie poszedłem na pielgrzymkę właśnie ze względu na to, żeby nie przerywać treningów, nie przerywać diety, i to był taki mój bożek i z tym zerwałem. W tej drodze formacji w ruchu Światło Życie też zawdzięczam znajomość z moją żoną, bo tam się te nasze drogi tak już, można powiedzieć, trwale skrzyżowały. No i teraz też kontynuujemy tą formację w tym ruchu właśnie Światło Życie w domowym kościele. Więc tak bardzo króciutko mogę w ten sposób ująć. Super, Andrzej. I ty masz ile dzieci, Andrzej? Trójkę synów. Trójkę synów. Dobra, bo pamiętam, bo jesteśmy już teraz sąsiadami, przeprowadziłeś się do Wołomina. Janek, a ty jak u ciebie było? Jaka jest twoja droga? Znam twoją mamę. Tak. Twojego tatę kilka razy widziałem, ale tak, my nie jesteśmy jeszcze znajomymi. Jeszcze. Twoich braci, którzy uczyli moich synów. A twoja droga jaka była? No byłeś w rodzinie na pewno mocno wierzącej i mocno zaangażowanej w kościół, w wiarę, w edukację też. Jak najbardziej, tak. I to wszystko przesiągnąłeś tym łatwo. Czy buntowałeś się na to? Dzieci w ogóle łatwo nasiąkają różnymi rzeczami. I tymi dobrymi, i tymi złymi. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja rzeczywiście miałem to szczęście, że się wychowywałem w rodzinie wierzącej, katolickiej, praktykującej, gdzie miałem różne wzory do naśladowania. Ale mimo wszystko to nie jest tak, że kiedy dziecko ma styczność z wiarą od małego, to idzie później właśnie w kierunku wiary. Zawsze na drodze człowieka musi być ten moment spotkania żywego Boga. Jestem o tym przekonany, że te wszystkie świadectwa, co miałeś na swoim kanale, jest tak, jest z nich tak, że te osoby zawsze musiały spotkać tą osobę, nie ideę, nie jakiś pomysł, nie jakiś byt astrologiczny, tylko fizycznie tego Jezusa Chrystusa, który staje na drodze twojego życia w pewnym momencie, zazwyczaj wtedy, kiedy do niego wołasz, albo chcesz coś zmienić w swoim życiu. I rzeczywiście ja spotkałem takiego Pana Jezusa, który zaczął mnie prowadzić i z tych takich dużych mediów, telewizji czy też internetowych, poprowadził mnie w kierunku prowadzenia działalności i robienia filmu właśnie na jego chwałę. Ale to powiedz, ty zawołałeś jakoś do niego, bo miałeś jakiś kryzys? Nie, wiesz co, było tak, że dobrze pamiętam, że pracowałem wtedy w telewizji ogólnopolskiej i siedziałem sobie w swoim pokoiku wieczorem w podwarszawskiej miejscowości i miałem taki schemat wielokrotnie w ciągu tygodnia, że przed snem oglądając jakiś film wieczorem. I tak pamiętam, że tego wieczoru wpisałem właśnie jakieś... szukałem jakichś filmów chyba na YouTubie, wiesz? Żeby sobie przeżyć. Często dokumentalnych. I dobrze pamiętam, że wtedy w oko wpadł mi zwiastun filmu o egzorcyzmach. I sobie obejrzałem ten film. Ten zwiastun, on trwał chyba tam 3 minuty czy 2. I dobrze pamiętam, że jak to obejrzałem, to tak się zastanowiłem, Panie Jezu, jeśli naprawdę istniejesz, to jakim cudem takie gnioty powstają na twój temat? Wiesz, o co chodzi?
wszyscy się spotkaliśmy z takimi filmami katolickimi, które no, po prostu są zrobione z kartonu, no, trzeba szczerze powiedzieć. Są filmy, które docierają do tych ludzi, którzy są naprawdę wierzących, i sobie zdaję sprawę, że one mają wielką moc dotarcia właśnie do tych osób, które są już w jakiś sposób w intymnej relacji z Panem Jezusem. Ale nie ma szans, żeby takie filmy dotarły do osób spoza Kościoła. I wtedy dobrze pamiętam, że napisałem do tego producenta, był kontakt. I napisałem bardzo prosto, że w ciągu 3 dni byłbym w stanie zrobić mu zwiastun taki, który no, odpowiadałby jakimś standardom w ogóle, nie? W świecie wideo i reklamy. No i tak się stało, że po tych 3 dniach zrobiłem ten zwiastun. I od tamtej pory zrobiliśmy kilka produkcji, które obejrzało 1 milion ludzi. Więc tak Pan Bóg mnie wciągnął na tą drogę takiego powołania, robienia dobrych rzeczy. Czy tu chodzi o filmy Marka Konrada, tak? Nie mogę powiedzieć. Aha, dobra. Bo nie chciałem tutaj nikogo. Dlaczego? Nikogo, wiesz. Rozumiem. Dobra. Czyli Wy jesteście w kinie od tak. małego, znaczy od młodości, powiedzmy, tak? Zaangażowani. Jeszcze wcześniej. Znaczy w kościele czy w kinie? Teraz w kinie. Teraz w kinie, tak. W kinie, w telewizji, w tym audio, wideo, produkcję, tak powiedzmy, tak ogólnie, bo nie umiem tak nazwać tego. Chyba Janek miał troszeczkę prostszą drogę, nie? Bo tak szybciej do mediów. U mnie to była taka ciekawa historia, bo ja cały czas miałem takie dwie przestrzenie w swoim życiu, jak właśnie ta sztuka, czyli miałem teatr, muzykę jeszcze, bo komponowałem i śpiewałem. I to jest takie dużo przestrzeni w moim życiu, tak jakby ze sobą wojowało. Ja pamiętam, po liceum szedłem na wokal na Bednarską zdawać i na AWF. I to generalnie rzuciłem tak Panu Bogu, gdzie tam mnie rzuci. No i finalnie wygrał ten AWF. Ale po AWF-ie upomniał się, jeszcze pracowałem w sklepie z odżywkami dla sportowców i tam zacząłem robić filmy. Tam dali mi szansę. Ale byłeś w szkole filmowej, tak? I potem po licencjacie na AWF-ie, wtedy też wziąłem ślub i poszedłem do szkoły filmowej. Zupełnie tak jakby zmiana. I to też wtedy już zacząłem pracować w filmie, odkrywać to jakąś swoją tutaj ścieżkę. I robiłem bardzo dużo różnych rzeczy i cały czas się modliłem też o takich właśnie, żeby jednakowoż trafić, poznając ten świat mediów i widząc, że to może zaprowadzić w różne rejony. Cały czas tak szukałem swojej ścieżki, żeby też nie robić takich bezwartościowych rzeczy albo nawet takich właśnie wątpliwych moralnie. I żeby wreszcie poznać, bo zauważyłem, że wielu ludziom to tak jakby lotto, co robimy tak naprawdę, byle było to fajne i byleby... Jakiś tam zgadzał. Tak, korzyść ekonomiczna z tego była, bo jednakowoż to jest praca. Ja szukałem jakiejś takiej misji i modliłem się o takich ludzi właśnie, którzy kroczą tą ścieżką Bożą i idą jakby wypełniając takie swoje powołanie też właśnie, bo Pan Bóg daje nam te talenty po to, żebyśmy właśnie współpracowali z Nim i w ten sposób osiągali swoje szczęście. Też jakby do tego nawiązujemy w filmie Powołany 2. I w pewnym momencie właśnie to się zaczęło realizować. Dostałem telefon od księdza Piotra Śliżewskiego i myślałem w ogóle, że ktoś sobie żarty robi, że chce ze mną robić produkcje ewangelizacyjne. Później spotkałem Janka, to znaczy dokładnie to było też tak, że pogratulowałem niewłaściwej osobie teledysku. Powiedział kolega, że to nie on robił ten teledysk, tylko Janek. Tak jakby wszyscy znali Janka. Ja mówię, jaki Janek? On mówi, co ty Janka nie znasz? Mówi, to musisz poznać, koniecznie. No i tak się gdzieś tam to potoczyło, że Pan Bóg, i widzę, że to się dzieje dalej, że spotykam znowu kolejnych ludzi, którzy starają się iść w tym takim właśnie majestacie tej Bożej łaski, gdzieś tam szukać tych przestrzeni współpracy z tą łaską. No i pracujemy w tej samej branży. To jest dla mnie też niezwykłe, że Pan Bóg też jest na tyle dla mnie miłosierny, że w mojej pracy daje mi przestrzeń takiej ewangelizacji i takiej nawet, nie wiem, jeździmy gdzieś na zdjęcia, prawda, mówimy różaniec, gdzieś tam takie nawet te nasze takie codzienne rozterki. Też mamy możliwość oprzeć o rozmowę z kimś właśnie, kto o podobnym światopoglądzie. Wielu ludzi nie ma tej łaski, wielu ludzi drze koty tam gdzieś w korporacjach, ma za biurkiem koleżankę, z którą musi niemalże walczyć, jest dyskryminowany. Też słyszymy taki, ja mam taką łaskę, że mam takich ludzi obok siebie. W tym momencie życia, bo wcześniej było różnie. Czy można powiedzieć, że Bóg was przygotowywał do tej roli ewangelizatorów filmowych, tak jak powiedziałeś, którzy chcą dbać o jakość,
o wysoki poziom tego obrazu, dźwięku i to rzeczywiście widać na filmach Powołany 1 i 2. I skąd taka idea, żeby taki film zrobić i takie świadectwa zebrać, tak? Bo jest kilka świadectw w jednym filmie, w drugim filmie. No i historia, prawda, też jakaś koncepcja, no też jakiś fajny pomysł był. W tym pierwszym filmie mi się bardzo podobał ten nastolatek, który gdzieś przymuszony tutaj kolędą chowa się, pokazuje się temu księdzu. W tym drugim filmie, który mam nadzieję, że obejrzycie, też jest fajna koncepcja, nie będę jeszcze zdradzał. Skąd na to pomysł, powiedzcie jeszcze? Czy to wy żeście wymyślili, czy to ktoś przyszedł wam? Nie, to są w ogóle takie... I ci ludzie z tymi no bo ja powiem szczerze, szukam ludzi do świadectw i naprawdę jest ciężko. Wiele ludzi mi opowiada wiele fajnych świadectw, ale jak mówię, to nagrajmy to. Mówię, nie, to tutaj to ja się jeszcze wstydzę, ja się boję, rozpoznadzą mnie w pracy, rozpozna mnie rodzina. Ja tak powiem, Pan Jezus tak, ale jeszcze nie na 100% bym tak powiedział. Jeszcze nie dam się skompromitować w cudzysłowie dla Pana Jezusa. Mhm. No to wiesz co, to jest tak, że jeśli chodzi o ten film Powołany 1, no to historia była o tyle ciekawa, że samo rozeznanie miał właśnie ten ksiądz, o którym wspomniał Andrzej, że taki film powinien powstać, a że nie miał ku temu zdolności, żeby taki film zrobić, to się skontaktował z Andrzejem. Andrzej ze mną i razem we dwójkę podjęliśmy ten temat, żeby ten film zrobić. I miał to być film dokumentalny, gdzie nagraliśmy te 7 świadectw o tym, jak Pan Bóg działa przez posługę kapłanów. Osób, które kompletnie zmieniły swoje życie i zostawiły bagno w przeszłości za sobą. I tak naprawdę to było ciekawe wydarzenie, bo pamiętam, że kiedy kończyliśmy już ten film i mieliśmy te 7 świadectw nagranych i miała je spojrzeć taka warstwa dokumentalna o historii kapłaństwa od starożytności do współczesności, to poszedłem do swojego kościoła parafialnego na godzinę 13. Tam w pierwszym niedzielę miesiąca jest zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu, taka krótka procesja dookoła kościoła. I pamiętam, jak się biłem z myślami, kiedy ksiądz proboszcz powiedział, że teraz będzie ta krótka procesja. I mówię, kurczę, zostawiłem żonę z dziećmi w domu. Tam musi być Saigon, jak 150. I teraz pytanie, czy wracać, ratować żonę, czy jeszcze poświęcić te kilka minut. I pamiętam, że jakoś tak przezwyciężyłem te takie obawy o tą sytuację rodzinną. I pamiętam, że jako pierwszy szedłem za Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła. I w trakcie tej krótkiej procesji Pan Bóg dał mi takie myśli, obrazy tych scen fabularnych, które Państwo możecie zobaczyć w tym filmie Powołany 1 na YouTubie. Stąd też scenariusz pisaliśmy Ducha Świętego i to się odbiło szerokim echem, chociażby dlatego, że po pierwsze, no, historii dokumentalnych żeśmy nie wymyślili, to nie był nasz scenariusz, to jest życie. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, więc to były historie tych ludzi, więc nie mogłem sobie przypisać tego scenariusza, a tym bardziej tych scen fabularnych, które widzieliśmy bardzo dokładnie i pamiętam, że zadzwoniłem do Andrzeja, mu od razu po tej mszy świętej mu to, o tym powiedziałem i wszystko fajnie, tylko skąd kasę na to wziąć, nie? Taki dzień fabularny kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my nie mieliśmy żadnej gotówki, więc Maryję żeśmy mianowali producentką tego filmu. I chwila pięć, te pieniądze się znalazły, najczęściej w soboty, u osób, głów bardzo maryjnych, z kultem maryjnym w szczególności. I rzeczywiście te pieniądze się znalazły. To były takie ciekawe historie, że zbiórkę zaczynaliśmy w pierwszą sobotę miesiąca w październiku, a skończyła się dokładnie 8 grudnia, Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I dokładnie taka kwota, jaka była potrzebna. Czujecie prowadzenie. Dokładnie. Dobrze pamiętam, że nawet do episkopatu był telefon jakiejś zagorzałej wiernej, która mówi, że czy to są jakieś żarty, że tam jest ta Najświętsza Maria Panna w tych napisach. No i pamiętam, że ja odpowiadałem tej kobiecie, że no czy pani wierzy w święte obcowanie? No właśnie. Będę, to jest dogmat naszej wiary. No i potem się skończyły wszystkie pytania. I takich błogosławień doświadczałem bardzo często, tych cudów doświadczamy wiele, w szczególności właśnie podczas produkcji tej drugiej części filmu, która teraz już weszła do kin i z wielkim impetem zdobywa te wielkie ekrany, pokonując w międzyczasie The Chosen nawet, które obecnie jest w kinach, więc widzimy ten wielki zasięg tego filmu, to robi naprawdę wielką robotę, ale przede wszystkim chodzi o te wzruszenia, te świadectwa osób, które wychodzą z tego filmu, bo dla nas to nie są puste statystyki. Dla nas to są serca, które się wystawiły na takie promieniowanie Bożej miłości i to widać. I to jest nasze powołanie, to właśnie realizujemy. Ja mam jeszcze pytanie. Andrzej, no bo jak obcowaliście z tyloma osobami, które dały świadectwa, plus ludzie, którzy produkowali ten film. Ja rozmawiałem po premierze Powołanego 1 z tym aktorem, z jednym z aktorów, nie będę mówił z którym, i zapytałem go się, czy ty wierzysz po prostu, czy to cię jakoś zmieniło. No powiedział, że jeszcze tak
zachowawczo, nie? Jeszcze nie do końca oddał swoje życie Jezusowi. Przygląda się, o, tak, tak to chyba nazwał. Ale też tam byli chyba ludzie, którzy byli zaangażowani sercem w wiarę. No plus ci ludzie, którzy dawali świadectwa. Jak to się odbijało na planie? To jest w ogóle coś takiego niezwykłego, że film powołany, czy jedynka, czy dwójka, to jest tworzony, no przy dwójce ja miałem już taką bardzo, bardzo jasną refleksję na ten temat, że film powołany 2 tworzy cała społeczność, cały przekrój, zarówno ludzie wierzący, jak niewierzący. I to jest niesamowite, że ludzie niewierzący, którzy jeszcze nie mieli tego doświadczenia takiego indywidualnego spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości w pełnym wymiarze takim, żeby zrozumieli, jak On funkcjonuje, jaki ma dla nich plan, że te osoby chwytają tą ideę w ogóle. Tak jakby w takim w ogóle jakby kontekście, nie wiem, może bardziej takim prospołecznym, może takim dotykającym serca w tej przestrzeni, w której każdy ma jakiś brak, czy każdy ma jakieś takie pragnienie miłości. I my w tym filmie właśnie pokazujemy, że tą miłość może zapełnić tylko Bóg. Ale pokazujemy też w sposób taki subtelny. Na tyle właśnie, że to było niezwykłe, że ja patrzyłem na ten przekrój, bo film powołany to jest kilka filmów w jednym. To są te historie, to są oddzielne moduły, które właśnie jak przeglądałem, już oglądając ostateczną wersję, mówię, jejku, ile też to było pracy, ile to było historii, jak żeśmy tutaj właśnie pod Wołominem kręcili te sceny, te mafijne, prawda? I tam potrzebowaliśmy profesjonalistów. Też mówię, tutaj chłopaki się włączyli w ten projekt, po prostu chwytając ideę tego, żeby zrobić coś fajnego, coś dla ludzi, coś takiego spektakularnego, prawda, na naszą miarę oczywiście. I ja tak patrzę, zobacz, cały świat, ludzie różnych tak jakby przekonań budują przekaz ewangelizacyjny. To jest takie dosyć wyjątkowe i to jest piękne, że to się udało, bo dzięki temu mamy możliwość korzystania z bardzo szerokiej puli kompetencji, których sami na przykład nie mamy. To jest raz, a dwa, że tak naprawdę dla tych osób często to pierwsze takie spotkanie żywego Boga. I są doświadczenia na przykład nawróceń na Pani, które... O właśnie, to chciałem spytać. Jak jest, co było na przykład? Mamy tutaj... Ogólnie oczywiście, bez wskazywania konkretnych osób. Mamy takie też doświadczenie pewnej osoby bliskiej nam, którą zatrudniliśmy na planie ze względu na jej kompetencje po prostu zawodowe. I zauważyliśmy pewną taką ścieżkę, że Pan Bóg z każdym dniem na tym planie po prostu zubami ją gdzieś tam jakoś urabiał, bodźcował. Ona się troszkę nawet tak denerwowała w pewnym momencie, ale też jakby w okresie planów zdjęciowych napotkała dosyć duży kryzys, taki osobisty. I spotkała tam odpowiednie osoby, z którymi mogła porozmawiać w kontekście, gdzie tu w tym momencie jest Bóg, jak to wygląda, i zaowocowało to spowiedzią po kilkunastu latach na planie, prawda, podczas zdjęć. I to było coś niezwykłego i owoce trwają do dzisiaj, to jest nawrócenie całej rodziny, pogłębienie wiary, wejście w jakieś tam formacje, wspólnoty, to trwa już parę lat. Mieliśmy też doświadczenia takich zdań, refleksji. Zaproszona osoba jako specjalista od konkretnej działki nagle do mnie się odwraca. Mówi, ty macie takich wyjątkowych ludzi. Tego się tak nie spotyka, nie? Że to jest takie wyjątkowe, takie osobliwe tutaj na tym planie, że coś takiego jest w tych ludziach, takiego pozytywnego. Z kolei dostaliśmy też maila od jednego z aktorów, który użył takich słów, że ta atmosfera wdzięczności, która przebijała przez ten plan, jest też czymś wyjątkowym. I tak jakby użył takich słów, które mi tak w sercu rezonują, że chciałby, żeby tak wyglądał świat, jak był na tym planie. Nie? Więc jakby my żeśmy jakoś specjalnie nie mieliśmy takiego naszego kick-offu, takiego na zasadzie, że teraz robimy taką atmosferę taką, tylko gdzieś tam to, co jak my to odbieramy tą rzeczywistość, pomimo tego, że była naprawdę ostra praca, było dużo napięcia, to jednakowoż widzę, że Pan Bóg to jakoś tak układał, żeby było czuć tą Jego obecność. I my to też czuliśmy, jak się nami opiekuje, nawet czasami w beznadziejnych sytuacjach, nagłych. A widać właśnie, doświadczali też tego właśnie osoby, które na co dzień nie miały po drodze z Kościołem, ani w ogóle z ludźmi wiary. Zobaczcie, święty Paweł mówi o tym,
że musimy się narodzić na nowo dla życia z Bogiem i stajemy się nowym człowiekiem. Ten stary człowiek umiera, ukrzyżowany razem z Chrystusem, przybity razem z Nim i razem z Nim zmartwychwstajemy do nowego życia. I ksiądz Blachnicki, który założył Oazę, ty mówisz, że tobie jest bliski, Ruch Światło Życia, ale też odnowę w Duchu Świętym, całe, że tak powiem, wlanie Ducha Świętego do Kościoła w Polsce, on zainicjował, kiedy się otworzył po Soborze Watykańskim II Kościół na to. I on powiedział, że jest potrzebna w Polsce nowa kultura właśnie. Jest nowy człowiek i nowa kultura. I wierzę, że wy jesteście właśnie takim światłem w tej nowej kulturze, w tej przestrzeni w ogóle Kościoła, z dykty, z paździerza, który się wyrzuca już powoli tą kulturę, a robi się nową, nowoczesną, ładną, taką miłą, dobrą w konsumpcji, ale też pełną wartości i pełną po prostu Ewangelii treści. I widzę to w ogóle w Kościele w wielu miejscach, że to się zmienia, że to już nie jest ten Kościół co 30 lat temu, właśnie, że to się kończą te salki brudne i te plakaty gdzieś tam w Wordzie zrobione, prawda, na jakieś rekolekcje wołające. I rekolekcje teraz też ludzie, zresztą jak ja próbowałem organizować, akurat mi pandemia przeszkodziła, ale teraz też ludzie chcą mieć te ośrodki z jakimś wyższym standardem, też odpocząć po prostu, bo zazwyczaj korzystają z urlopu, żeby pojechać na takie rekolekcje i żeby to było połączone z Bogiem i z tym. To wszystko się zmienia i myślę, że chwała Bogu, bo zmienia się na lepsze i każdy to widzi. A dzięki wam zmienia się kino, zmienia się przestrzeń medialna, wprowadzacie Ducha Świętego, wstawiennictwo Matki Bożej, a powiedzcie, jak na przyszłość, bo stworzyliście taki projekt, tyle ludzi zaangażowanych, tylu chyba i darczyńców, i firm, i sponsorów, że to ta machina na pewno się nie zatrzyma. Nie wierzę w to po prostu. No, także ciężko w ogóle nie wykorzystać takiego potencjału, nie ukrywam. Tego, że tyle osób się zaangażowało, bo jest to film budowany od widzów dla widzów. No ale dobrze pamiętasz, chyba Maksymilian Kolbe powiedział takie zdanie, że jeśli nie będziemy mieć swoich mediów, to nasze kościoły będą w przyszłości puste. To się dokonało na Zachodzie. To już jest jawne, że wsiąść samolot, pojedzie do Brukseli, przejść się ulicami, zobaczyć, jak wygląda tam życie katolików. I powoli to zaczyna docierać do Polski. My staramy się wyjść naprzeciw takiej wielkiej transformacji społeczeństwa, która dokonuje się na naszych oczach. I to są twarde dane, twarde wyniki badań, które są opublikowane nawet w Kościele całkiem niedawno, więc można do tych badań sobie dotrzeć i sobie poczytać. I to jest ważne, żebyśmy potrafili się zjednoczyć w jednym dobrym celu. Cały czas pokutuje w Polakach takie poczucie wyższości, że jedni drugi nie potrafią gratulować, że nie potrafimy się włączyć w inne dzieła, bo to pójdzie na czyjeś konta, nie nasze. Mm-hmm. To jest takie strasznie małostkowe. No i żenujące. No, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie i Kościół jest w takiej chwili, że jeśli nie zjednoczymy to, o czym mówi Pan Jezus, no to będziemy rozpraszać. A jak będziemy rozpraszać, no to jest działanie prowadzące do zguby, więc rzeczywiście przed nami kolejne projekty, do których będziemy zapraszać widzów. Już w przyszłym tygodniu chcielibyśmy z Andrzejem ogłosić kolejny wielki projekt, do którego będziemy zapraszać, bo wierzymy, że to jest projekt, który dał nam Pan Bóg na ten konkretny czas, bo długo żeśmy to rezygnowali, czekali na dwa konkretne znaki, którym Pan Bóg nam to potwierdził. To się dokonało, więc będziemy to robić, bo wszystkie nasze projekty, które robimy, zawierzamy Panu Bogu, rozeznajemy je, a później oddajemy pod osąd Kościoła, co jest bardzo ważne, że ten mówi się, że te takie śluby posłuszeństwa są złożone tylko osobom zakonnym i tak dalej. No dobrze wiemy, że te posłuszeństwo to jest taka cnota, pod którą szatan nie jest w stanie się podszyć, że jest jak świnia, nie ma kolan, więc nie jest w stanie uklęknąć i przyznać się do tego, że trzeba coś zrobić w jakimś takim kierunku, którym prowadzi Kościół. A więc te wszystkie nasze filmy mają konkretnie Patronat Episkopatu Polski. To są rozeznane, są konkretnie przedstawione i wierzymy, że to działa i widzi po tych owocach te miliony widzów, tysiące nawróceń, niesamowita ilość świadectw. No to jest to są owoce, które Pan Bóg daje nam oglądać. Nie wiemy dlaczego, bo wiele osób nie ma takich możliwości oglądać takich owoców swoich działań, ale może jesteśmy po prostu tak słabymi zawodnikami, że potrzebujemy takiego umocnienia, żeby wiedzieć, że to jest ta droga. Czyli nowy projekt wkrótce, a teraz zapraszamy naszych widzów do kin.
lista kin pod spodem, dacie mi linka, dobra? Jasne, gdzie że ta tak. lista przez wydawnictwo Rafael, tak? Tak, to jest duża dystrybucja na 140 parę ekranów w całej 140 Polsce. już parę, zaczynaliście, było 100, pamiętam. Tak, no, wzrosła liczba. Rośnie, jest bardzo, bardzo duża frekwencja tych widzów, którzy chcą taki film oglądać, no. Co nas cieszy, że jednak nie robimy tych filmów w kosmos. Także kochani, bierzcie rodzinę, bierzcie przyjaciół i idźcie do kina na Powołanego 2. Szczególnie weźcie takie osoby, które gdzieś się wahają, gdzieś są może troszeczkę dalej wiary, prawda? Niech też zobaczą, przekonajcie ich darmowym biletem, darmowym wyjściem gdzieś na kawę później, nie? Porozmawianiem, świadectwem. Ja pamiętam, jak zabierałem jeszcze na inne filmy, tam jakieś były o Maryi, Ziemia Maryi chyba, czy coś takiego. Mhm. Czyjś film taki też zabieraliśmy rodzinę, przyjaciół. A my zabierzemy was do kina, nie mówiliśmy gdzie i na co, a później gdzieś tam się komuś coś wzruszenie było, więc Bóg może wszystko. Także ewangelizujcie przez kino. Idźcie do kina, a teraz co? Może się pomodlimy po prostu też za wasze dzieło, za naszych widzów. Poproszę was, żebyście wy się pomodlili, a ja się pomodlę jeszcze za wasze dzieło dalej, żeby Bóg was jeszcze bardziej błogosławił i namaszczał, dawał wam siłę, waszym rodzinom, bo ty, Janek, ile masz dzieci, bo nie powiedziałaś? Dwójeczka. Dwójka. Czyli no to razem piątka, to ja mam piątkę, wy macie piątkę, mamy razem dziesiątkę, słuchajcie, potrzebujemy dużo siły wszyscy, także módlcie się za nas, za nasze rodziny, za ich rodziny, no podziwiam wasze żony właśnie, tam dają wam tą przestrzeń, żeby jeździć, nakręcać, bo to pewnie rana do nocy zaangażowanie, nie? Taki film to już nie ma zabawy. Tak, to no, jest... one to pełnią tą rolę właśnie takiego backstage'u tych wszystkich wielkich dzieł i też tutaj chwała Panu Bogu za to, że mamy takie małżonki, bo ja też mam takie przekonanie, że to nasze realizacja tego powołania filmowego jest owocem realizacji powołania w sakramencie małżeństwa i za to też w tym momencie Panu Bogu bardzo jestem wdzięczny, bardzo dziękuję. Mamy duże wsparcie w tym zakresie, ale też razem rodzinnie dojrzewamy przez ten proces. Super, to co, pomodlimy się, co, poproszę za naszych widzów, pomódźcie się, prowadźcie tą modlitwę. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za Roberta, za tych widzów, którzy nas oglądają, ale dziękujemy Ci też przede wszystkim za Twojego Świętego Ducha, który prowadzi nas tam, gdzie Ty chcesz, tam, gdzie realizujesz nasze indywidualne powołania, które są wpisane w nasze serca. Prosimy Cię o łaskę szczególnej wiary dla osób, które pójdą na ten film, a też dla tych, którzy się decydują, żeby wybrać się do kina, po to, byśmy wszyscy tworzyli jedno, tak jak Ty o to prosiłeś. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź do naszych serc, do serc wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy, do krusz serca tych, którzy będą stawali przed tym obrazem filmowym i pokazuj im tę przestrzeń, w którą Ty chcesz wejść ze swoją miłością, pokazuj im te przestrzenie, które powinni Ci oddać, żeby iść tą drogą szczęścia, przede wszystkim ku zbawieniu. Amen. I z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, święty Paweł mówi tak. Bracia, przyszedłem do was nie po to, by głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Postanowiłem pośród was nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przybyłem do was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem, a moja mowa i nauczanie nie opierały się na mądrych wywodach, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Wierzę, że to jest właśnie słowa też dla waszego dzieła, dla waszych filmów, gdzie przekazujecie, widać tego ducha, pokazujecie moc Bożą, moc do przemiany życia. Chwała Tobie, Jezu, za Janka, za Andrzeja, za ich dzieło, które w nich włożyłeś. Bądź uwielbiony, Ojcze, w tym wszystkim, że pokazujesz nam Chrystusa zmartwychwstałego w tym dziele, w tych filmach, w tych osobach, w tych świadectwach, w tym całym dziele, które przemienia Polskę. Chwała Tobie, Panie. Dalej Twoje słowo mówi, głosimy mądrość ludziom doskonałym. Nie jest to mądrość tego świata, ani władców świata, którzy przeminą. Głosimy mądrość Bożą, ukrytą w tajemnicy, którą przed wiekami Bóg przeznaczył dla naszej chwały.
Słuchajcie, to jest tajemnica. To była tajemnica dla wielu z nas w naszym życiu. Andrzej, sam mówiłeś, że kiedyś wiara nie była ważna dla ciebie. Ta tajemnica była zakopana. To, co zrobił dla nas Chrystus, że oddał swoje życie, pokazał, że miłość po prostu jest bezinteresowna, ofiarna do końca, nieegoistyczna. I dziś tą tajemnicę odsłania przed nami Bóg i odsłania wam, nasi widzowie. Ja wierzę, że Bóg was zachęca do tego, żebyście też poszli za Chrystusem, poszli za Matką Bożą, poszli za Kościołem, za nauką Kościoła, za tym zaangażowaniem się sercem do końca w wiarę. I wierzę, że jak pójdziecie na ten film, to też doświadczycie wy i wasi bliscy tej miłości Bożej. Więc do czego was zapraszam i proszę Ducha Świętego, żeby was namaścił i dotknął. Amen. Amen. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki za zaproszenie. Dzięki, że pomiędzy tutaj RMF-ami, TVN-ami, z wielkimi mediami znaleźliście się czas na takie mikromedium. Prowadzi mnie Jezus. No i co? I bądźmy w kontakcie. Jak na kolejny film uruchomicie, to zapraszam ponownie, tak? Porozmawiajmy. Bardzo dziękujemy, Robercie. Dziękujemy też. Cieszymy się, że byłeś na premierze filmu i teraz się dzielisz tym świadectwem. Bardzo to jest dla nas też takie piękne potwierdzenie tej współpracy właśnie ludu Bożego, nie? I takich przyjaciół, którzy się tutaj w Panu gromadzimy w jednym celu. Dzięki wielkie. Dziękuję. A wam dziękuję, kochani widzowie, że byliście z nami, także zostawcie komentarz, te wszystkie lajki, kciuki, subskrypcje, wiecie, o co chodzi. Trzymajcie się do następnego spotkania i odcinka na kanale Prowadzi Jezus. Pozdrawiam.